Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym filmiku chciałbym omówić temat związany z planetą Rahu, która już w tej chwili oddziaływuje na naszą planetę, na różnorakie kontynenty. Nie tylko powodując nieporozumienia między ludźmi, ale również złe samopoczucie u wielu osób. Właśnie ta planeta Rahu, drodzy kochani, jest bardzo negatywną planetą. Ja dodam, że okres oddziaływania tej planety będzie trwał przez cały rok 2021, co będzie się manifestowało. W Europie będą duże demonstracje przeciwrządowe, nie tylko w Polsce, ale również i we Francji, i w Niemczech, i w innych krajach europejskich. Także i w Ameryce również się będzie działo bardzo dużo. Także, drodzy kochani, właśnie to oddziaływanie tej planety Rahu będzie powodowało niepokoje społeczne, również będzie powodowało te nowe wirusy, które będą wśród ludzi, po prostu jednym słowem. To chciałbym wam po prostu przekazać, że planeta Rahu będzie obecna w oddziaływaniu na naszą planetę do 6 marca 2022 roku. Do 6 marca mamy ją po prostu w oddziaływaniu, pełną parą po prostu będzie oddziaływać na naszą planetę. Po tym okresie powinno już być więcej spokoju, powinno być o wiele lepiej. Także do tego czasu mogą wystąpić różnorakie niepokoje, konflikty, można powiedzieć. No, ja bym po prostu radził zrobienie zapasów również na ten 2021 rok, bo może po prostu się podziać tak, że pewne sektory gospodarki mogą mieć jakby problemy, mogą nie funkcjonować albo mogą szwankować w pewne sektory gospodarki i dlatego jest dobrze mieć zapasy zrobione i mieć rezerwę pewnych produktów, które nam po prostu będą potrzebne. Nie tylko mówię o jedzeniu, a również innych produktach. Wiadomo, że jeżeli mieszkamy w danym miejscu, są potrzebne nie tylko jedzenie, ale również inne produkty. Także sami musicie wiedzieć o tym. I no niestety, ten okres 2021 rok, aż do marca 2022, to będzie bardzo nieciekawy okres. Wiele osób może mieć depresję, wiele osób może poczuć się źle. Ja wcześniej podawałem mantry, które trzeba intonować, żeby osobiście nie mieć tego efektu tej planety na sobie, czyli po prostu, żeby się uwolnić od złych energii właśnie tej planety. Podałem mantry i w poprzednich filmikach i po prostu polecam wam, drodzy kochani, osobom zainteresowanym, osoby, które są w temacie, żeby po prostu intonowały te mantry z rana. Najlepiej po prostu wziąć z rana, intonować te mantry, żeby ten efekt Rahu po prostu odszedł od nas. I to by była taka dla was uwaga, że właśnie ta planeta będzie oddziaływać bardzo negatywnie właśnie przez cały rok 2021. Także mogą być nawet klęski urodzaju, mogą być wielkie huragany, powodzie, różnorakie zaburzenia w przyrodzie typu właśnie mocne deszcze, mocne wiatry. No to właśnie tak się może po prostu podziać. No i chciałbym was, to jest taka informacja dla was, ja jeszcze raz zapraszam was na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny bardzo zdrowy na dom lub osobisty do kieszeni lub na telefon i od ciebie się żegnam i do widzenia.